Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj słuchajcie, na tapecie gra Contra. Gra Contra wydana przez firmę Konami. W którym roku? Może zaraz nam się pojawi data, albo i nie. Gra, tak jak widzimy, jest bardzo podobna do takiej gry Commando z komputerów 8-bitowych. No chyba na automatach też ona była. O tym samym tytule, bo że była, to na pewno. Natomiast czy ten sam tytuł to miało, to już tak nie kojarzę w tym momencie. Tak, gra z 87 roku. 87 rok, firma Konami. A gra nazywa się Contra. No cóż, żeby nie przedłużać, wrzucamy, słuchajcie, żetonika wirtualnego. Żetonik wirtualny wrzucony. I rozpoczynamy grę. Życzcie mi szczęścia. O, już mam szczęście. O! Tu mogę nawet pływać, albo i nie mogę, nie wiem. Nie grałem w tę grę, mówię od razu. A, tu były miny, patrzcie. Tu były miny. O! No powiem wam, że chyba ta gra będzie ciężka. Porwałem się na nią, ale to widzę, nie jest takie proste. Czekajcie. Tu można fikać koziołki właśnie w ten sposób. Dobra. To tylko w jedną stronę widzę. A, tu działko, no, powiem wam, że może być ciężko. Aha, tu mogę się położyć i też strzelać, dobra. Widzicie? No do... A, tu trzeba znowu rzucić. Jakoś mało, kurczę, tych. Dobra, trzy wrzucimy sobie. Lecimy dalej. Dobrze, że można kontynuować. Czyli to zniszczyłem. Dobra, idziemy dalej. O, teraz w górę idziemy znowu, patrzcie. No nie, to już coś innego niż... A, zabili mnie. Czyli ja nie mogę tam przejść, bo tu mam tu pole siłowe takie. O, złapmy to. A nie, nie... Aha, bo to zabili mnie wcześniej. O, widzicie. I teraz mogę dopiero iść dalej, na prawo lub na lewo. No dobra. To idziemy na prawo. A i znowu to samo. Znowu już dochodzę do jakiegoś tam momentu. A, zabili mnie. Chciałem... Ale dobrze. Wziąłem coś tam, to teraz może pójść... A nie, to też idziemy na prawo. Bo w końcu... nie mogę iść na prawo. Co jest? A tu znowu to samo. Czekajcie, bo czegoś nie rozumiem. Czy ja się przypadkiem nie cofam? Chyba nie. O! Nie mogę. Chciałem się jakoś przesmyknąć przez to, ale widzę, że nie idzie, słuchajcie. Myślałem, że przeskoczę po prostu przez to. Przez to cudo, ale to nie idzie przeskoczyć. A? Nie no. Porażka. Patrzcie. Chciałem złapać te wałki w walce, ale to też nie. No i co teraz? A, kontynuację znowuż. No nie. To była, kurczę, puszka Pandory. Jak się zaczęło w tą grę grać, słuchajcie, to co chwilę trzeba monetę było wrzucać. Bo inaczej się nie dało. No chyba, że ktoś był tak dobry i był w stanie długo w to grać, bo ja na przykład... O, widzicie? Chciałem znowuż wałek wziąć, ten walec. I nie udało się. O. Trzeba chyba w ostatniej chwili te walce brać. Bo jak ja jestem z drugiej strony, patrzcie, ale nie, to tam i tak sypią pociskami, mimo iż mnie tam nie ma. Myślałem na początku, że oni, wiecie, tam gdzie ja stoję, to strzelają, ale oni strzelają tam, gdzie leci, kurczę, wałek, że mnie tego wałka nie wziął, no. Sprytnie gra zrobiona, powiem wam. I bardzo trudna w rzeczy samej, bo jednak, kurczę, tutaj... I to jeszcze na czas, patrzcie, jest u góry, leci mi czas. No. A, nie udało się. O. Dobra. Lecimy dalej. Może się uda przejść. Dobrze, że tu jest, mówię, kontynuacja. Bo jakby nie ta kontynuacja, to przecież to masakra, to by nic nie zrobił. A, za blisko chyba się zbliżyłem. O!
O, widzicie, znowu kurczę. No nie, no te wałki wziąć to jest bardzo trudno. Strzelam i kurczę nic. No nie wiem, czy ja to przejdę, powiem wam. Gra jest naprawdę... naprawdę jest trudna. Wcześniej kula mnie dopadła. The end. O, ale wpis jest. G. E. L. No, 15 tysięcy punktów to chyba nie jest źle. Dobrze, wrzućmy sobie jeszcze może 3 żetoniki. Szkoda, że dłuższej kontynuacji nie było. Zobaczymy, ile tym razem mi się uda. No bo tu się, patrzcie, zaczyna normalnie jak komando. A tam dopiero, żeby to była cała gra taka jak tutaj. A, znowuż te minie. Zapomniałem. Żeby ta gra była cała taka jak w tej chwili, mniej więcej na tym polegała, to słuchajcie, jest duża szansa, że po prostu ja bym spokojnie dał radę. Ale tamte plansze, które były, słuchajcie, to jakaś masakra. Nie wiem, czy jest ktoś, komu się to... O, tutaj trzeba w to naparzać. A, trzeba naparzać. Załatwiły mnie te. Dobra. A, znowu. No tu jest trochę jeszcze ciężko. A. Też się nie udało. Dobra, będę po trochu już. A nie, udało się. Dobra, kontynuacja. O, widzicie, został fragment z licznika. Czy chcę po prostu... Dobra, w prawo idziemy. A, no to znowu to samo. Zostało z licznika czasu kontynuacji. To chciałem powiedzieć, tylko nie dokończyłem. Ale udało się. Wprawdzie ten. Dobra, idę teraz w lewo. Pierdziu. Ale patrzcie, w lewo się nie daje. O co, come on. W prawo muszę. A! A! Coś niekoniecznie. No w to walę, kurczę, żeby to rozwalić. Ale widzicie, ta sytuacja. Nie, czekajcie, ja to muszę chyba omijać teraz. Bo ja już sam zgłupiałem teraz. Nie, tu się nie da. No to tu. Dobra, ja muszę, widzicie, to zniszczyć. Ja muszę od tych wałków uciekać i zniszczyć to, co tam z tyłu jest. To już wiem teraz. Dobra. Grunt to zrozumieć zasady. Lepiej pod koniec niż wcale. O, widzicie? Dobra. O, kontynuację znowuż. No to lecimy, lecimy. A! Marnie. Oj! Nadziałem się prosto na pocisk. O! Udało się wyminąć, ominąć. O! Zahaczyło niestety. Dużo trzeba niestety pocisków to walić, żeby to miało sens. O, i co ja zrobiłem, że to mnie rozwaliło.
O! Coś się zanosi, że... Nie no, znowuż koniec. No dobrze. Tak ta gra wyglądała. Zobaczymy, czy będę miał wpis. Koniec. No i czekamy na wpis. Czy będzie wpis tym razem? Jest wpis! Patrzcie. G. E. L. Jest 12 tysięcy punktów. No gorzej niż poprzednio. Kwadracik został, który się, że tak powiem, ostał z odliczania kontynuacji. Widzicie na środku ekranu, także jakieś tam niedopracowanie. O, zniknął teraz. Także jakieś tam niedopracowanie. No ale mówię, gra z 87 roku. Gdybyście mieli tą grę, to chętnie posłucham w komentarzach, jak wam idzie w to, bo no jak widzieliście tutaj, to jeszcze jako tak, a widzicie, to trzeba przeskakiwać, to jeszcze jako tako, natomiast no potem problem zaczyna się na tych takich kolejnych planszach, kiedy trzeba przejść przez tą barierę, która tam się pojawia. To tyle ode mnie dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam bardzo serdecznie i do kolejnego odcinka. Cześć!